Debata o kulturze. Witam Państwa bardzo serdecznie z Teatru Jana Kochanowskiego w Opolu. Mariusz Majeran. Razem ze mną jest Marcin Skomudek i Dariusz Kuzera, a w Radiu Opole przy Strzelcu Bytomskiego 8 Paweł Oliwa. Dziś debata o kulturze właśnie z teatru. I chciałem moich gości zapytać, ile jest sztuki w sztuce, albo ile sztuki w sztuce powinno być. A moimi gośćmi są pani Agnieszka Kania. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Pan Zbigniew Pelon, dzień dobry. Dzień dobry. I Andrzej Schneiweis, dzień dobry. Dzień dobry. Artyści, tak mogę powiedzieć. Myślę, że tak. Mogę, tak? To dobrze. Dołączy do nas jeszcze w trakcie debaty Norbert Rakowski, dyrektor Teatru Jana Kochanowskiego w Opolu. A dlaczego w trakcie? Dlatego, że w teatrze aktorzy nie muszą być cały czas na scenie, no chyba, że tak przewiduje przedstawienie. Po prostu sporo się dzieje podczas 44. opolskich konfrontacji teatralnych właśnie tutaj w Teatrze Jana Kochanowskiego. I dlatego pan dyrektor musi zobaczyć, czy już kończy się próba chociażby Teatru Wierszalin z Supraśla w Modelatorni, czy już kończy się czytanie sztuki na małej scenie, czy na dużej scenie już jest zamontowana scenografia do jutrzejszego przedstawienia. Ale właśnie, sztuka w sztuce. Ja chciałem dzisiaj Państwa zapytać o to, czy jest potrzebna sztuka inna niż przedstawienie, niż aktor, scenariusz, reżyser, światło, ewentualnie dźwięk w teatrze? Tak zadziornie pytam, bo wiemy, że jest i scenografia jeszcze, ale przecież multimedia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest sztuka wtedy, jeśli to występuje w teatrze? Pani Agnieszko? W teatrze jest wiele sztuk, ponieważ reprezentuję zawód medyczny. Dziękuję za tą artystkę. Więc sztuki medyczne nawet się pojawiają w teatrze, więc nie tylko sztuki malarskie. Sama sztuka jako taka jest literaturą, zatem sztuką w pełnym tego słowa znaczeniu. Ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, że jednym z pierwszych teatrów był właśnie teatr anatomiczny, gdzie zamiast aktora występował trup. I to on leżał na scenie, się rozbierał i rozbierano go i pokazywano jego wnętrze. Widzowie podziwiali. Więc tych sztuk jest bardzo, bardzo wiele. To, co mnie się podoba z takiej sztuki, nie tej literackiej, to jest detal. I próbuję właśnie te detale wyłuskać, tak jak historycy sztuki poszukują detali tych preciozów, tego particularo, o którym mówili kiedyś Włosi na obrazach i doszukiwali się tam podwójnego znaczenia. Ja w teatrze poszukuję właśnie tego detalu, który mnie zadziwi i czasem on jest tym, do czego najczęściej powracam. Tu była taka wspaniała sztuka, zresztą nadal jest grana w Teatrze Kochanowskiego pod tytułem Wątpliwość. I abstrahując od tego, że scenografia jest doskonała, to Judyta Paradzińska, grająca jedną z sióstr, występowała obuta w taki but ortopedyczny, czyli poruszała się o kuli. Nie wiem, czy to był zamysł reżyserski, czy też był przypadek, że aktorka odgrywająca główną rolę właśnie gdzieś tam nie domagała, ale ten szczegół przykuł moją uwagę i to było doskonałe powiązanie do tego, o czym mówiliśmy, o tym, tego kalekiego życia zakonnego i kalekiej postaci, która próbuje z tym kalectwem walczyć. Także dwa wykluczenia, które się nie wykluczają, zazębiają. Czyli but ortopedyczny, nie sztuka, no na pewno nie jest to artyzm, pojawił się w sztuce, tak? Tak, but ortopedyczny jako detal. I został sztuką, tak jak został już fragmentem. Się, tak, i wcielił się w sztukę. Tak jak jest taki obraz, na którym chyba Matki Boskiej, nie wiem czy nie, to nie jest zwiastowanie, przypomnijcie mi panowie, bo więc może będziecie mi pamiętali, gdzie pojawia się ślimak. I ten ślimak jest przeogromny, więc jest Matka Boska, to jest XVI-wieczny obraz, Matka Boska, oczywiście świętość i nagle ślimak. Skąd ślimak na obrazie? Więc wielu oglądających właśnie na niego zwraca uwagę. Jest to oczywiście sztuka. Mhm. Także sztuką jest chyba też w teatrze pokazać taką rzecz, która do sztuki nie należy, a może pojawiła się przypadkiem, nie jest taka nachalna, a jednak pozostaje w wyobraźni i w pamięci widza. Przedstawiłem, muszę
teraz się wytłumaczyć. Oczywiście artyści plastycy to panowie. Agnieszka Kania może sama nie maluje, chociaż do tego się jeszcze nie przyznała, ale pisze książki, potrafi o tej sztuce opowiadać. Jest, można powiedzieć, krytykiem sztuki, dlatego tak wszystkich nazwałem artystami. Dziękuję, artysta to ładne imię. Panów prace pojawiły się kiedyś w jakichś przedstawieniach? Nie, na razie jeszcze nie było okazji. Znaczy ja najbardziej, jeżeli chodzi o sztukę, jeżeli tutaj wchodzimy w sztukę, podejrzewam, że najbardziej tutaj chodzi o sztukę teatralną, to jest sprawa związana z tym, że ja szukam sensu. Coraz bardziej w tym natłoku informacji, w tym szalonym tempie szukam bardziej ukojenia i obrazów, które przemijają. To jest tak jak w muzyce. Muzyką jest dźwięk i muzyką jest cisza. I to samo, tak samo odbieram i dla mnie sztuką sztuki w teatrze jest właśnie te ciągłe zderzanie się rzeczy mocnych ze słabymi. I czy tak jak Agnieszka mówiła o tym detalu, ale z czymś, bo sam detal w sobie, jeżeli natłok jest detali, no to one się gubią w tym natłoku, ale jeżeli jest to skontrastowane z przestrzenią, z innymi elementami, które są dobrze zakomponowane, to uważam, że jest świetnie. Myślę, że to jest sprawa też koncepcji i aktualnej fali, jaka przetacza się przez naszą rzeczywistość czy przez naszą teraźniejszość, bo oto mamy momenty w dziejach skupienia, kiedy ów detal i rozproszenie przestaje być istotne, a istotna jest suma, synteza i pewien jednoznaczny kształt. A znajdujemy się również czasem w takich miejscach, gdzie zaczyna ten czysty kształt ulegać podziałom, rozproszeniom, ulegać pewnym zmianom, czyli do sztuki, zdawałoby się, zamkniętej, scenicznej, która miała bardzo określone ramy. Wchodzi dźwięk zewnętrzny, wchodzi wideo, wchodzą teleporty, wchodzi montaż. Jesteśmy trochę w filmie, trochę w teatrze, jesteśmy trochę też w teatrze, gdy mówimy o sztuce współczesnej. Myślę, że czy to jest kwestia obecności tych elementów jako jest to wyraz pewnej koncepcji, a więc nie jest to na pewno sprawa zamknięta, o której by można powiedzieć, którą by można zamknąć jakąś definicją. Ale czy właśnie jak pojawia się dekoracja w przedstawieniu, to można powiedzieć, że to już jest sztuka? Sztuka malarska w teatrze? Tak. No przyznam się, że nie widziałem dawno takiej dekoracji. Ale wiesz co, w malarności pani Dunlskiej, nie wiem czy zwróciliście uwagę, na obiciach foteli są obrazy. Jest tam siedziałem między innymi Matka Boska Częstochowska, jest chyba jakiś taki jeleń na rykowisku, także tam ta scenografia faktycznie jest malarska. I często i nawet te drzwi z tyłu również są malarskie. Dekoracja zatem pani Dunlskiej jest nawiązująca do stylistyki epoki, w której powstała. No tak, ale to na pewno nie są rekwizyty z epoki. Nie, no pan dyrektor Norbert Rakowski, dyrektor teatru, w którym teraz gościmy, do nas dołączył. Dzień dobry wieczór, bo już szerzeje. No właśnie, w teatrze to nie wiadomo, kiedy jest dzień, kiedy noc, bo to wszystko zależy od oświetlenia. Panie dyrektorze, bo tu przed chwilą takie zagadnienie powstało. Czy dekoracja może być sztuką? No, pani Agnieszka powiedziała, że przecież są przepiękne malunki na fotelach w moralności pani Dulskiej. Może nie przepięknie, tylko ciekawa. Ktoś to musiał namalować, bo przecież takich nie można kupić w sklepie. Tak, wydrukować przede wszystkim. Ktoś musiał. Czy może być dekoracja sztuką? To zależy oczywiście, jaką funkcję pełni. Tak samo jak czy sztuka może być artyzmem, no bo może być czasami pełnić zupełnie inną funkcję, nie tylko artystyczną. Może być komunikatywna po prostu. Wszystko to zależy od danego przypadku. Zdarzają się przedstawienia, które swoją estetyką przebijają wartość merytoryczną samego przedstawienia i wtedy możemy mówić sobie, taka piękna sztuka, taka piękna dekoracja, ale czy to jest dobrze?
Też nie do końca, bo właściwie tak naprawdę jeśli mówimy o teatrze, to mówimy o spójności bardzo różnych elementów, tak jak w muzyce agogika, artykulacja, tempo, prawda, harmonia, te wszystkie elementy muszą się kleić. Tak podobnie z przedstawieniami teatralnymi, że idealnym przedstawieniem to jest takie, w którym cała kompozycja jest sklejona i wszystkie elementy czemuś służą. I ta rola reżysera, scenografa też czemuś służy. Przepraszam za wymądrzanie się. To jeszcze ja przepraszam, przerwę, bo tutaj jeszcze pani Agnieszka przywołała wątpliwość i nie wiedziała, czy taki był zamysł reżysera. To się reżysera zapytamy teraz, bo siedzi z nami reżyser wątpliwości. Mówiliśmy o detalu, tak. Tak, o tym, i chodziło o detalach i chodziło o przedmiotach, które w życiu, do życiu byśmy nie powiedzieli, że to może w ogóle tworzyć sztukę w tym znaczeniu nie przedstawienia, a okazuje się, że but ortopedyczny, no, stał się bardzo ważnym elementem przedstawienia i być może już także sztuki. Przykuwającą uwagę, tak. To zaskakujące właśnie, jak różni ludzie zwracają uwagę na różne detale. To jest właśnie ten rodzaj percepcji, gdzie mówimy w teatrze, odbieramy wszystko gdzieś tam przez siebie, prawda? No, dla nas znaczącym było, że nie jest to but iście z klasztoru, czy też kostiumy, które były również w jakimś sensie mundurem, czy też narzuconym, nie były habitem również, tak, prawda? Nie były sukmaną jakąkolwiek, nie, ksiądz nie, też również nie ma kostiumu, który narzuca jakąkolwiek też epokę, no, pewnie bardziej na współczesną. Nam chodziło raczej o to, żeby odciągać widza od interpretacji, na ile to jest problem lokalny, a na ile jest to problem taki, jak jest w oryginale sztuki, czyli akcja dzieje się w Bronxie, na Bronxie w latach 70. i musielibyśmy albo odwzorowywać świat, który jest z tamtego miejsca i z tamtego czasu, albo też zastanawiać się, czy możemy użyć polskiej rzeczywistości dzisiejszej i współczesnej. Teraz z jakiego zakonu są te zakonnice? Do czego odwołujemy się? No tutaj padło po prostu bardzo proste rozwiązanie, że chcieliśmy zuniwersalizować, bo chodziło nam o problemy moralne i o pewne postawy, które gdzieś się mierzą ze sobą i o dokonywanie wyborów między tymi postawami. I najbardziej nam zależało na tym też, żeby pomyśleć o tym, jak łatwo nakładamy klisze na siebie, a przez to nie wciągamy w konkretną rzeczywistość. Więc ona była, bym powiedział, zuniwersalizowana, chociaż czasami twórcy w teatrze mówią, że jak jest coś uniwersalne, no to się rozmywa, jest często żadne. Ale bywa też tak, że właśnie dzięki temu nie skupiamy się na tym, o jakim środowisku opowiadamy, tylko o czym i o jakim problemie. No bo ja to odebrałam, właśnie oglądając tę sztukę, która bardzo mi się podobała, bardzo dziękuję, bo to było zaraz po Klerze, więc no, tamten film oczywiście obejrzałam, bo należało wójść, a tutaj ta wątpliwość mnie wciągnęła. I zastanawiałam się na tyle, na ile był to przypadek, a na ile zamierzony efekt, bo też często w sztuce zdarzają się przecież przypadki, które potem odgrywają rolę czegoś wymyślonego, bo ja to odebrałam jako takie podwójne wykluczenie jako osoby właśnie kalekiej, czyli niepełnej i wykluczonej, dlatego, że podejmuje się działań innych niż się po niej spodziewamy. Także ta podwójna rola zakonnicy, na którą się nakłada ta rola osoby kalekiej, no, niepełnej w tym znaczeniu. W połowie przedstawienia, w połowie realizacji, właściwie eksploatacji przedstawienia, złamała nogę idąc po prostu na ulicy i miała protezę na kilku przedstawieniach, które były w zeszłej jesieni. No to interpretacji było potwornie dużo, że tak naprawdę jej skorupiałość i jej konserwatyzm wynika z tego, że jest osobą chorą. Więc tu już są nasze nakładki tak, prawda? Czyli nasze klisze, które budujemy sobie, zestawiamy konteksty, przez to, jakie informacje kolektywnie otrzymujemy gdzieś do głowy w czasie tej rzeczywistości, którą mamy. Więc to są już, ja już taką sferę pozostawiam naprawdę otwartą, wolę, żeby widz o tym decydował i rozmawiał o tym, aniżeli żebym ja nasuwał pewną interpretację, czy coś było zamierzone, czy nie. No, kompozycja jest taka i oni już wolę nie dyskutować specjalnie.
Bo na przykład już... Pani Agnieszko, może zostawmy na razie wątpliwość, już nagrodzoną Złotymi Maskami. Do niej będzie jeszcze okazja, żeby kiedyś wrócić, bo ja chciałbym właśnie o tej sztuce w sztuce, czyli mamy też także tutaj artystów plastyków, malarzy i chciałbym ich zapytać, czy oni dostrzegają właśnie sztukę, jak są na przedstawieniu, taką sztukę malarską także. Czy chodzi o rolę sztuki w teatrze dawnym, kiedy artysta malował kurtynę, kiedy artysta malując dekoracje mógł popisać się kunsztem i można było ją docenić z poziomu widowni i nawet kiedy sztuka przebrzmiała, ta dekoracja gdzieś tam będąc nadal zachwycała ludzi? I czy w dzisiejszym teatrze, współczesnym teatrze, który jednak nie korzysta z tej klasycznej plastyki, a korzysta raczej z wizji scenograficznej, czy wizji plastycznej związanej nie tylko z tym wyjętym niejako z kontekstu teatru płótnem dekoratora, ale dzieje się to jakby w jednym zamierzeniu. Czy teatr współczesny korzysta w ogóle z takich wyimków artystycznych? Tu zwracam się do pana dyrektora z tym pytaniem. Myślałem, że pan mi trochę uchyli rąbka tajemnicy, jak to jest ze sztuką w teatrze, w sztuce. To można też bardzo prosto zidentyfikować na plakatach dzisiejszych, jeśli chodzi o szkołę plakatu polskiego, która była zupełnie inna niż dzisiaj, prawda? Mamy przykład, ponieważ otworzyliśmy właśnie wystawę plakatu na 250-lecie Teatru Polskiego, 40 prac różnorodnych i tam rzeczywiście artyści mogli popisać się nie tylko kunsztem, ale przede wszystkim uznawali to za osobne dzieło sztuki, prawda, plakat. Dzisiaj plakat służy komunikacji, identyfikacji wizualnej, ale też rozpoznawalności w ogóle produktu, przepraszam, że to mówię. Dokładnie. Bo uważam, że jednak w pewnym sensie w kategoriach sprzedaży sztuka jest też produktem, ale tylko w tym zakresie, oczywiście nie mówię. Czyli gdzieś ta moja diagnoza jest słuszna, czyli te wyimki, taki właśnie jak plakat, o którym pan wspomniał, jako dzieło samorodne, odrębne, które ma pole do funkcjonowania, a często nawet żyjąc własnym życiem zaciemnia obraz historii, bo nie wiemy tak naprawdę, jak wyglądała sztuka, której plakat dotyczy. Po prostu świat się zmienił. Nas, zmieniły się technologie. Fotografia, która jeszcze kilka lat temu funkcjonowała zupełnie w innym kontekście. Dzisiaj komórka, czy też, nie wiem, jakikolwiek prosty aparat służy prawie jak kserokopiarka. I czy my mówimy o dziele sztuki? No nie mówimy o dziele sztuki, mówimy właśnie o tej kserokopiarce. A czasami zdarzy się, że na podstawie kontekstu, czy szczególnej kompozycji, czy czegoś, co jest jakieś, przekracza, że tak powiem, właśnie formę kopii zwykłej, nagle okazuje się, że w tym dostrzegamy jakąś wyższą wartość. To się bardzo zdarza, ale zdarza się tak bardzo rzadko jak A kocha A, najczęściej A kocha B, B kocha C, A C kocha psa. Znaczy, tak wchodząc, tak jak powiedzmy ten ogólne pierwsze pytanie, które padło, znaczy ostatnie pytanie, które padło odnośnie, jak się ma sztuka, czyli malarstwo, czy fotografia w teatrze. Znaczy, jak się ma? Się dobrze. Znaczy, ja myślę, że ja zawsze też, jak patrzyłem się na spektakle, to odbierałem, pierwsza moja rzecz, może tak postrzegam rzeczywistość, że patrzę się jako na jeden wielki obraz. Jest to rzecz, która musi być zdominowana przez mocne, słabe akcenty i są zderzenia. W odpowiednich momentach jest to wyciszenie i czy to jest forma, nie wiem, śladu pędzla gdzieś na scenografii, czy kapnięcia tej farby na podłodze, na desce, czy to jest strój, gdzie tam jest parę elementów, które powiedzmy z daleka wyglądają jak pióra, są czymś zupełnie innym, czy światło, które buduje kształty. Ale to, co jest najważniejsze, to jest ta albo skromność, czyli gdzie idziemy albo w stronę, nie wiem, znaku, to, co jest znane ze sztuki wschodniej i do tego ja zmierzam w swoich pracach, czy jest bardziej rozbudowana przez, nie wiem, w sztuce barokowej czy w innej. Teraz na przykład w dużej części to może źle powiedziane, ale po prostu są niektóre spektakle, które mi przeszkadzają natłokiem informacji. To jest to takie odwzorowanie, pokazanie tego, co mamy dookoła. I właściwie to zaczynamy się zapętlać myślami, słowami, które nie zawsze są ważne, mądre i potrzebne.
Ale to, mówię, to jest taka refleksja ogólnie nad tym, co się dzieje. Nie, tutaj nie skieruję to dokładnie w konkretny punkt. I brak, i bardziej traktuję, może to jest, ja potrzebuję takiego bezpośredniego kontaktu i ten kontakt taki, gdzie jest tych środków mało, a dobrze dobranych, na mnie mocniej działa. I tego rodzaju sztuki, filmy i to w zasadzie nie, jak gdyby, ja nie opieram się, tutaj nie mówię tylko o teatrze, ale w każdej dziedzinie sztuki właściwie. Tu jak u Leszka Mundzika, prawda? Bo to jest taka chyba najbardziej, jedna z najbardziej malarskich form sztuki, pokazywania sztuki. Ta czerni, z której wychodzą. A miałem okazję filmować próbę. Taki rembrandtowski sposób pokazywania. Zupełnie inną jakość poprzez nakładanie klatek, innych elementów, zastaną muzyką, która później z powieleniem i z przesunięciem, powiedzmy, poklatkowym powodowało, zupełnie te osoby wręcz pływały właściwie po tej scenie. Także. Ale po drugiej stronie mamy Castellucciego, który pokazuje niezwykłe, żywe obrazy, czasami w przepychu, a czasami w detalu. To muszę panu powiedzieć, że po prostu bardzo dużo prac powstaje w obecnym wieku. Po prostu i z tego powstaje bardzo niewiele dobrych. Tak. I to jest właśnie cała tajemnica, żeby wyłuskać tę perłę gdzieś tam na dnie. Trzeba głęboko włożyć rękę po łokieć w maś niewiadomego pochodzenia, ja się obawiam, żeby wydobyć tę perłę. Że powstaje bardzo dużo dobrych obrazów na całym świecie, biorąc pod uwagę, że mamy do wielu z nich dostęp. Jeżeli byśmy rzeczywiście chcieli przeglądnąć, nie wiem jak jest w teatrze, ale w plastyce na pewno jest tak, że można docierać do mnóstwa produktów, produkcji światowych, no z Chin, z Japonii, z Indii, gdzie chcemy i w dowolnej dziedzinie i w dowolnej estetyce. I zdumiewa mnie to, jak wiele znakomitych rzeczy jest na tym świecie, do tego stopnia, że nie chce mi się czasem już niczego robić więcej. No to 18 wieku. Powiedział autor. Nie, jest tak, że był niedostępny dla teatrze, jest trudniej, dlatego że jest to jakby kompozycja złożona z wielu elementów i ludzkich też, prawda, gdzie wiele osób jest zaangażowanych. Jeśli nie oglądamy tego spektaklu, ja zawsze mówię, że spektakle nagrane zobaczymy jak przez bibułkę albo przez, nie wiem, przez jakąś szybę matową, bo nie odbierzemy tego jak naprawdę na scenie, czyli teatr istnieje tylko i wyłącznie w tym momencie rzeczywistym odbioru tu i teraz. I pod tym względem można powiedzieć, z jednej strony jest bardziej żywy, ale z drugiej strony uboższy, bo nawet jeśli dotrą do mnie materiały z całego świata, to one są niczym w porównaniu do tego, co ja oglądam na żywo. Tak jest. Znaczy, tak nawiązując do tych prac, które są właśnie w internecie i oglądamy właściwie, i to mieszanie się właściwie tych wszystkich technik, później nie wiadomo, kto jest źródłem, kto jest właściwie autorem, tak naprawdę, bo granice, ludzie wymieniają się wszystkim. Kopii są kopiowania i wszystkiego. No, powstają tak też jak w literaturze, no, to każde dzieło powstaje na podstawie tego, co się zobaczyło, usłyszało, gdzieś tam przeczytało i obraz rodzi obraz, książka rodzi książkę, pewnie sztuka rodzi sztukę i można tak wymieniać w nieskończoność, no bo tak też się przenikają te sztuki i takie inspiracje gdzieś trzeba szukać. A ja pewnie będę heretykiem, ale muszę powiedzieć, że gdyby przez ostatnie lata krytykom teatralnym płaciło się więcej pieniędzy i oni mogli wyjeżdżać na zachód, po całym świecie jeździć i oglądać przedstawienia, to by mogli spisywać dokładnie, z jakich sztuk są wierne kopie poszczególnych scen tworzone. Co jest oczywiście brutalnym faktem, ale tak się zdarza. No, nawet ci najwybitniejsi mówimy o zapożyczeniach, cytatach i tak dalej. Ale wielokrotnie widziałem przetworzone obrazy, albo nawet jeden do jeden z Piny Bausz, chociażby, którą można zobaczyć na żywo nielicznie, ale w świecie. Ale Małgorzata Łukasiewicz, tłumaczka Mana, opisała całe mnóstwo zapożyczeń, wielkiego zresztą Mana, z innych przecież książek i kolegów, między innymi z Hauptmana. Ale teraz jest ten czas, kiedy ta łatwość dostępu i łatwość przerabiania tych elementów jest po prostu porażająca i odnalezienie się w tym śmietniku dzieł sztuki, niektórych pseudo, bo w dużej części, tak samo jak pan wspominał na temat fotografii i kopiowania, to właściwie jest taki okres, tak jak powiedzmy 20 lata zeszłego wieku były taką ekspansją siły, nie wiem, potencjału i właśnie tych maszyn, tego wszystkiego, co się działo w tej chwili, to co się dzieje w necie jest. Znaczy, jakbyśmy, może nie będę ciągnął tego tematu dalej, czym to się skończyło właściwie. Ale to też jest właściwie temat naszego spotkania, sztuka w sztuce, bo jeśli są te zapożyczenia, to znaczy, że one są może dobre.
To jakby były to złe, nie to problem. Nie mniej oceniać pytanie, jak są użyte i czemu one służą, czy są krzykiem w dobrej sprawie, czy nie. Ale, ale też ja też nie twierdzę, że nawet jeśli coś zobaczymy w internecie, że to jest złe, bo jest taka masa tego. Po prostu bardzo trudno jest wyłonić rzeczy, które mają coś więcej, aniżeli tylko i wyłącznie swoją taką funkcję kopijną. A są też takie duże łatwości manipulacyjne, że możemy powiedzieć, że coś, co nie jest wartościowe, nagle okrzyknąć to niezwykłą wartością i zrobić z tego wspaniały multimedialny i jednocześnie jakiś projekt, który zabłyśnie na mapie marketingowej również w całym świecie. Mapa marketingowa bardzo się zmienia i być z kolei oryginalnym twórcą, a jednocześnie nadążać, to już sztuka w ogóle dramat. Sztuka w sztuce, przypominam Państwu, Banksy. Że dzisiaj o tym rozmawiamy. Zostawmy ten marketing w spokoju, mainstream i te inne rzeczy. Przykładem takiej sztuki w sztuce jest także Balladyna Córki Powietrza. Przecież i piękna pieśń tam się pojawia, i fragmenty, które znamy z zupełnie innych przedstawień. Już nie mówię o scenografii, która na pewno sama w sobie jest sztuką. Jako dyrektor rodzimej produkcji, trudno mi wypowiadać się na temat tego, co jest sztuką w sztuce. Jest to zdecydowanie dość konsekwentna kompozycja reżysera, który bardzo pochodzi z opery, a który jednocześnie dostał dosyć niedużą przestrzeń. I zapewniam Państwa, premiera, która odbędzie się światowa już w lipcu, otwierająca festiwal klasyki w Almagro, będzie dużo, dużo ciekawsza jeszcze niż u nas, ponieważ odbywa się w budynku Patio de Fuquarest z XI wieku, przepiękna przestrzeń z ornamentami i ona tam zupełnie inną funkcję będzie sprawować ta sztuka niż tutaj. Natomiast to, co robią twórcy już na scenie i jakimi językami operują i czy używają rzeczywiście, czy zapożyczają się, no to ja jako dyrektor teatru mówię zawsze stanowczo nie. Nie ingeruję w to, ja ingeruję tylko i wyłącznie w język konsekwentny, w to, czy jest to komunikatywne i czy jest to zawodowo zrobione. A potem, jeśli chodzi o różnego rodzaju formy, gatunki, estetykę, myślenie o narracji, to w to nie wnikam, więc to już też pozostawiam Państwu. Sztuka w sztuce, to teraz może zastanówmy się, czy teatr jest także w obrazach. O. Wszystko, co mieści się w prostokącie, to bardzo ciekawe zresztą paralela do teatru, no bo siedzimy w jednym miejscu, przed nami w prostokącie sceny przesuwają się obrazy. Zasadniczo unieruchomiając te obrazy możemy nawiązać do sztuki klasycznej, bo kompozycja w sztuce klasycznej, trochę tak jak mówił Zbyszek przed chwilą, wyważona, zaplanowana, jest bardzo podobna do tego, co się dzieje na scenie, gdzie wszystko ma swoje miejsce i nie jest, no chyba że w sposób zamierzony, nie jest chaosem. Teatr jako miejsce, gdzie bohaterowie obrazów, święci w dawnych, a mniej święci w bardziej współczesnych obrazach, mają do powiedzenia swoje kwestie, aczkolwiek milcząc najczęściej robią to, ale robią to poprzez znaki, poprzez kostium, poprzez gest i kontekst, w którym to się odbywa. Jest to rodzaj pantomimy, może tak nieruchomej. Czy ta sztuka, której sercem jest teatr, jest jeszcze sztuką współczesną? No to jest dla mnie pytanie, bo XX wiek powiedział treści w sztuce, powiedział nie, powiedział malarstwo, plastyka, forma artystyczna jest zasadniczo pozbawiona narracji. Nie chodzi nam w ogóle o to, jakie to ma znaczenie. Nam chodzi o to, jak to wygląda i czy to jest ładne w związku z tym. Ten stan odcięcia się od korzeni jakby powoduje, że sztuka trochę kuleje na jedną nogę. To, co mówimy dzisiaj o sztuce współczesnej, myślę, że Zbyszek to skomentuje z całą pewnością. No dobrze, to możesz nie skomentować tego, ale kończąc, w mojej prywatnej, mojej osobistej sztuce teatr odgrywa rolę zasadniczą i nim na pewno jest.
mogę powiedzieć, że moja własna sztuka to jest na pewno teatr. Natomiast jak to się ma do ogólnego obrazu, to obawiam się, że sprawa jest dużo bardziej złożona. Zostałem wywołany. Znaczy, jeżeli pojmujemy teatr czy jako pewną atmosferę, przesłanie, myśli, działanie, to w zasadzie jest, dla mnie jest to jak gdyby obojętne, bo to jest pewna dyscyplina dział sztuki. Znaczy, tworzenie dzieła sztuki, powiedzmy, jeżeli komuś się udaje, jest super, ale powiedzmy tworzenie w ogóle obrazu. To jest podejście, moim zdaniem, jest takie samo przy spektaklu, jak przy malowaniu, jak przy obserwowaniu kadru, jeżeli mamy na to czas, żeby zrobić dobre zdjęcie. Jest po prostu kompozycja. I jeżeli w tą kompozycję wchodzi obraz, jest przekaz, to mamy bądź przedstawienie teatralne, bądź dobry obraz, czy zaangażowany obraz, czy jak cokolwiek powiemy, ale to narzuca temat właściwie. Ale właściwie tutaj jak gdyby nie ma. Dla mnie jak gdyby, ja nigdy nie, jak gdyby nie rozróżniałem, znaczy pewnie, że rozróżniam, jest ważny przekaz i środki, bo środki się zmieniają. Każdy z nas operuje różnymi narzędziami, ale właściwie to jest to, co pozostaje. Tutaj jedynie w teatrze, chociaż w sztukach też jest jakiś happening, czy inne działania związane z ruchem, też jest ważny ten element, który jest tą daną chwilą. Ja bardzo cenię sobie, na przykład bardzo lubię, bo powiedzmy maluję, jestem w stanie namalować fresk renesansowy, jak malował Michał Anioł, ponieważ jestem po konserwacji, malowałem w fresku mokrym, żyłem z malarstwa holenderskiego na studiach, malowałem i pisałem ikony, ale po to, żeby móc odreagować rzeczywistość, to co się dzieje dookoła, ja przychodzę i chlapię po prostu i w pewnym momencie wybieram fragment, moment, kiedy stwierdzam, że to jest koniec. I to jest dla mnie wtedy żywe. W pewien sposób jest to poza mną, bo nie do końca kontroluję każdy gest. To, co w Rembrandcie mi się cholernie podoba, szczególnie w tym późniejszym okresie, gdzie głowa była rewelacyjna, a ręka już nie była na tyle precyzyjna. I w tym momencie te rzeczy były genialne, bo było połączenie takich paru elementów, które są związane z pewnego rodzaju szaleństwem, a z drugiej strony już nie ma tego sznytu, tej precyzji. Tylko tyle, przepraszam. Ja mam jeszcze pytanie do pana dyrektora. Czy teatr może odbyć się bez przekazu? W takim duchu, jak powiedział Zbyszek, czyli że mamy właściwie przekaz pozbawiony merytoryki. Tej literatury. Tak. No mamy przykłady na to. Adolf Appia, który zrezygnował z aktora w ogóle. To był teatr tylko i wyłącznie bryły i światła. I właściwie cały nurt się potem pojawił. Ale jednak ten gatunek nie przetrwał zbyt długo, ponieważ jednak ludzie chcą przyjść do tego czarnego czy tam innego pudełka, żeby zobaczyć drugiego człowieka. Żeby zobaczyć to, co też Szekspir gdzieś napisał, czyli jakiś rodzaj lustra, czegoś się dowiedzieć i tak się skomunikować ze sobą. Wydaje mi się, że to jest, taka jest funkcja teatru, ale oczywiście możemy, tak jak pan wspomniał, różnych narzędzi używać i też różni twórcy po różne narzędzia sięgają, tak jak Adolf Appia zrezygnował z aktora, tak są też malarze, którzy rezygnują z obrazu, a wchodzą do teatru. Na przykład Julian Schnabel, nowojorski malarz, który nagle w wieku 50 lat zaczął robić filmy. Od razu właściwie został nagrodzony Złotą Palmą za film Motyl i skafander z polskim operatorem. I zrobił zaledwie chyba tam 3 czy 4 filmy w swoim życiu i wrócił do malarstwa, bo czuł, że przez to medium się akurat wypowiada w tym danym momencie, prawda? Więc wydaje mi się, że teatr jednak pozbawiony człowieka, będzie bardzo nam trudno sobie wyobrazić, że to jest wciąż teatr. Niemniej jednak, jak z aktorami się często spotykam i oni cały czas czują, że są właśnie tą najważniejszą funkcją w teatrze i pewnie tak jest. Natomiast w dzisiejszym świecie wyobrażenie już o tak zwanym tym starym teatrze, o teatrze koturnowym, czy tylko i wyłącznie opartym na jednym dialogu, to on by też już nie przetrwał przy ilości gatunków teatru, który mamy. Czyli on się po prostu wzbogacił w różnorodność środków wyrazu i chyba tego też oczekujemy dzisiaj. A jeszcze powiem, przepraszam, już tylko skończę, bo pan mówił o tym prostokącie, ale ponieważ jesteśmy w dobie komórek i na żywo różnego rodzaju Instagramów i innych aplikacji, ja nie wiem, czy w końcu nie zmieni się to medium prostokąt. Pionowy prostokąt.
Ale jeszcze trudniej ma opera, bo ostatnio byłam po raz kolejny zresztą w Operze Wiedeńskiej, w której zresztą wystąpią nasi świetni artyści. Aleksandra Kurzak, Robert Konieczny i chyba Mariusz Kwiecień. I ostatnio byłam po raz pierwszy zresztą na przedstawieniu nowoczesnym Dividen. I okazuje się, że opera może się obyć bez muzyki. Więc akurat miałam to szczęście, że siedziałam w loży nad orkiestrą i zastanawiałam się, jak orkiestra, bo oni musieli faktycznie jakieś tam kocie dźwięki wydobywać z siebie i tej muzyki w ogóle nie było. Do czego się przyzwyczailiśmy przecież w operze, że ona przede wszystkim operuje oczywiście też obrazem. Cage i ten obraz. Dumny. Proszę? Tak, Cage byłby dumny. Tak. Ale oni też byli sami muzycy, orkiestrowi byli znudzeni, byli zawiedzeni i faktycznie pokazywali minami, że im się to nie podoba i że to jest jakiś bałagan sceniczny, który tutaj muszą razem odgrywać z aktorami i jest jeszcze taka opcja, przepraszam, że wchodzę, że było to zmanipulowane albo wyreżyserowane, że oni odgrywają to znudzenie. Być może, ale to tylko dla niewielu widzów, dlatego że dla tych tylko, którzy ich widzieli, bo reszta przecież siedzi w ten sposób, że nie widzi orkiestry, tylko słyszy, ale faktycznie nie można było słyszeć, więc myślę, że w jeszcze trudniejszym momencie znalazła się ta opera, która również poszukuje swoich środków przekazu, że teatr współczesny poszukuje czegoś innego i tak jak, tak jak już klasyk, no bo Leszek Mądzik operuje tą Czernią i już się go nauczyliśmy, ale myślę, że początek też nie był taki oczywisty, więc to odchodzenie od narracji, o której mówisz, od tych szekspirowskich czy dialogów, od tej klasyki, z którą mamy tutaj do czynienia, musiało nastąpić, zmiana. Tak jest życie, więc należy poszukiwać i wszystkie rodzaje, nie tylko sztuk tych magicznych, tych artystycznych poszukują czegoś nowego, ale cały świat poszukuje, idzie, pędzi i wraca, no bo nie ma innej kolei rzeczy. Ale jak rozmawiam z moimi profesorami, którzy byli moimi profesorami, którzy zawsze powtarzali, państwo też pewnie wiecie to, a że tam to już było, że to już było, to co teraz już teraz jest, to też już było, tylko że w NRD w 60-tych latach, to też jest bardzo ciekawe, bo kiedy właśnie, i wrócę tutaj do wątpliwości, przystępowałem do tego tekstu, to aktorzy byli nie tylko zaskoczeni, ale przede wszystkim w ogóle nie wierzyli, że tylko chodząc po scenie i mówiąc tekst, do tego się sprowadza tak naprawdę, czy też uzmysławiając pewien proces myślenia danego bohatera, mogą się przebić jeszcze w tym dzisiejszym miszmaszu, który otacza nas, czyli w takim nadmiarze środków wyrazu, prawda? Ale ta asceza była właśnie świetna, bo jesteśmy bombardowani w teatrze. Nie chciałem powiedzieć o wątpliwości, tylko to znaczy, jak jednak my jesteśmy złaknieni tej prostoty, tego powrotu do obrazu, do tego klasycznego odbioru formy teatralnej, do tego, bo tak mi się wydaje, przepraszam, że będę znowu takim heretykiem, że my nie mamy kryzysu teatru, tylko mamy cały czas jakiś kryzys myśli w teatrze. I cały czas tu jest jakby największy problem, że nie potrafimy przekazać, tylko szukamy cały czas formuły jakiejś, a tak naprawdę nic za tym nie idzie. A słowa nas mówią przecież, mówił klasyk, więc do tych słów powinniśmy wrócić, prawda? Używamy ich teraz, w tej chwili. Dominowały to. Proszę Państwa, to ja teraz przytoczę najnowszą premierę w Operze Wrocławskiej. Nie trzeba jechać do Wiednia, można do Wrocławia na Fausta. Nowocześnie zrobiony, nawet chór 80-osobowy tańczy, bo już się balet nie zmieścił. Ochrona Mefisto jest jak najbardziej współczesna, to tak jakbyśmy mieli byłych oficerów BOR-u zobaczyli. Są smartfony, są Nike na nogach, a wszystko jest uniwersalne i w starym, dobrym stylu, także można. A muzyka jest, czy nie? Czy również się obyła ta opera bez muzyki? Muzyka jest przepiękna. I nawet dwa psy na scenie, czarny i biały pudel. Będziemy już kończyli powoli naszą debatę o kulturze z Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, ale oczywiście nie rozstajemy się z teatrem, bo jak Państwo wiedzą, 44. Opolskie Konfrontacje Teatralne do niedzieli włącznie, więc jeśli Państwo już nie kupili biletów na przedstawienia, to już ich Państwo nie kupią, bo ich po prostu nie ma. Tak, ale wejdę w słowo, ponieważ zdarzają się takie historie, że rzeczywiście ktoś nie dojedzie, nie? Więc zawsze można przed przedstawieniem zajść i zobaczyć, czy te parę miejsc się zwolniło, czy są też wejściówki na jeszcze wolne miejsca. To się zdarza i proponuję naprawdę
czyhać na te miejsca. Ale jest sporo imprez towarzyszących, więc warto przyjść po prostu do teatru. Dziękuję serdecznie Agnieszka Kania, Norbert Rakowski, Andrzej Schneiweis, Zbigniew Pelon. Dziękuję panom serdecznie. Dziękujemy. Pani. Dziękujemy bardzo. Pracowali dla państwa Marcin Skomudek i Dariusz Kuzera w teatrze, a w Radiu Opole Paweł Oliwa. Żegna się z państwem Mariusz Majeran. Do usłyszenia w maju. Debata o kulturze.